Lemury z Madagaskaru. Na zielonych wzgórzach, pomiędzy potężnymi baobabami, rozciąga się królestwo lemurów. Większa część przepięknej wyspy, zwanej Madagaskarem, jest opanowana przez te niezwykłe stworzenia. Lemury są bardzo ruchliwe i zwinne. Przeskakują z gałęzi na gałąź z dużą gracją. Często poruszają się po lądzie. Wyglądają wtedy bardzo zabawnie. Stado lemurów to wielka, hałaśliwa rodzina, w której każdy odgrywa swoją rolę i jednocześnie pomaga innym lemurom w gromadzie. Dorosłe lemury pomagają małym, zaś małe pomagają jeszcze mniejszym. I tak w odwiecznym kole natury mijają dni, lata i całe pokolenia zwierząt zamieszkujących tropikalny las. Żywot lemurów o tyle różni się od życia innych stworzeń, że małpiatki te uwielbiają zabawę. Najbardziej zaś ze wszystkich lemurów zabawę lubił Kiki. Bawił się całymi dniami, podskakując wesoło i podrygując w gałęziach. Wołał. Ale fajnie śmiga, nie ma to jak dobra zabawa. Zabawa, zabawa, sarkał stary lemur. Ale żeby tak już nic poza tym nie robić? Nasz gatunek, owszem, lubi figle, no ale oprócz tego wychowujemy młode, żerujemy. Nie można bawić się cały czas. No co ty? Odpowiedział Kiki. Po co tracić czas na inne rzeczy, kiedy to właśnie zabawa jest najważniejsza? Hej, hopsasa! To mówiąc, odbił się od pnia drzewa, zawirował, trzymając się ogonem gałęzi i już go nie było. Młodzież, pomyślał starzec. Tymczasem Kiki bawił się nieprzerwanie. Hej, dziewczyny! Zaczepił grupkę uroczych koleżanek. A może dołączycie do mnie i razem rozbujamy gałąź? Wiesz co, Kiki? Skomentowała Daisy, prawdziwa ślicznotka. Tobie tylko pstro w głowie. Nie widzisz, że z koleżankami rozłupujemy orzeszki? Próbujemy zjeść coś wartościowego. No to strasznie nudne macie zajęcie. Zmykam. Może gdzieś indziej znajdę chętnych do zabawy. Hej, chłopaki! Zawołał po chwili. Może pobawimy się w chowanego? No wiecie, jeden zakrywa oczy łapkami, a inni kryją się między liśćmi. Nie widać, że jesteśmy zajęci. Odparł jeden z młodzieniaszków. No właśnie, obieramy z łyka młode pędy. Z chęcią byśmy do ciebie dołączyli, ale może za godzinkę. No trudno, jak nie to nie, pobrykam sobie sam. Skaczę po gałęziach, wpadam między drzewa, wiatr mi moje futro wesoło rozwiewa, na samym wierzchołku dyndam cały dzień, nie mam towarzystwa, wystarczy mi cień. Tylko dobry nastrój, nie dbam o nic więcej, różnych psot i figli znam ze 100 000, pogląd to zabawa, grunt to świetny humor, wśród innych lemurów ciągle robię rumor. I mógłbym tak skakać aż po koniec świata, to nic, że się martwią i mama, i tata, i mama, i tata, że ciocie wujkowie patrzą na mnie strogo, ja się ciągle bawię, a oni nie mogą. ach, cudny, że jest żywot lemura, co sunie wśród liści tak lekko jak mura. I nikt mi się życiem radować nie wzbroni, a kto by próbował, niechaj mnie dogoni, niechaj mnie dogoni, dogoni, dogoni. I tak wśród bezustannych śpiewów i podskoków minął naszemu bohaterowi cały dzień. Zapadł zmrok i stado zaczęło się układać do snu. Skulone zwierzęta pokrywały się pręgowanymi ogonami i zapadły w przyjemną drzemkę. Wszystkie oprócz Kiki. Nagle Kiki poczuł nieprzyjemny skurcz żołądka i zrobiło mu się niedobrze. Borczyń w brzuchu, to chyba z głodu. No prawda, brykałem, skakałem i nic zjeść nie zdążyłem. Nie wytrzymam do rana, muszę wyruszyć i znaleźć sobie coś do jedzenia. I Kiki w nocy sam jak palec wyruszył w busz, by napełnić sobie brzuszek. Zazdrościł innym lemurom, że syte siedzą sobie w bezpiecznym schronieniu. Głód nie pozwalał mu jednak odpoczywać. W nocy gorzej odróżniał owoce i liście, chociaż jego oczy były przystosowane do ciemności. Starał się poruszać bezszelestnie, by nie natknąć się na drapieżniki. Wtem poczuł,
że dotyka jakiegoś futerka. Co to? Spytał niepewnie. Co to? Co to? Odpowiedział mu z ciemności cichy głosik, który niczym echo powtórzył jego własne słowa. Kiki odwrócił się ostrożnie i wówczas ujrzał parę błyszczących oczu. Aaa! Przestraszony cicho jęknął. Nie bój się, odpowiedział kosmaty stwór. Jestem małym zwierzątkiem i w dzień śpię, a w nocy poluję na nocne owady. Tylko co ty tu robisz o tej porze? Przecież lemury kata o zmroku idą spać. To prawda, rzekł Kiki. Jest dokładnie tak, jak mówisz, z tym, że ja jestem bardzo głodny i muszę coś przekąsić. A kim ty właściwie jesteś? No nigdy cię nie widziałem. Jestem Palczak, twój kuzyn. A nie widziałeś mnie nigdy, bo wy jesteście aktywne w dzień, a my, Palczaki, w nocy. A, rozumiem. Odparł Kiki, który zwrócił uwagę na nietypowy wygląd nocnego mieszkańca lasu. Palczak, oprócz nadzwyczaj wielkich oczu, miał przedziwne łapki. Jeden palec u każdej był niezwykle długi i cienki i przypominał suchą gałązkę. Powiedz mi, Palczaku, czemu twoje łapki wyglądają tak dziwnie? A zapewne pytasz o długie i niesłychanie chudziutkie palce. Są one potrzebne nam, palczakom, do wygrzebywania owadów spod kory drzew i z wszelkich dziurek i zagłębień w drzewie, na którym żyjemy. O, no pewnie, teraz rozumiem. I właśnie przypomniał mi się o jedzeniu. No, muszę już iść. Poczekaj, nie poradzisz sobie w ciemności. Las po zmroku jest zupełnie inny, jak całkiem dwa światy. Mogę ci towarzyszyć? No pewnie. Wiesz, że z natury jestem bardzo towarzyski. Zresztą razem jest raźniej. Kiki i Palczak nie mogli wprost się nagadać. Kiki opowiadał o lesie za dnia i wspaniałych zabawach. Palczak zaś snuł opowieści o lesie nocą i swoim życiu samotnika. Gdy tak przemieszczali się między drzewami, coś zaszeleściło w gałęziach. Zaraz też ich oczom ukazały się złowrogie ślepia i ostre kły. To fosa! Uciekajmy! Rzucił Palczak, zacinając się ze strachu. Kiki wskoczył w gąszcz, Palczak pobiegł w drugą stronę. Za chwilę z ciemności wyłoniła się postać wielkiej łasicy, która biegała w kółko i intensywnie węszyła. Nie ma, nie ma. Uciekło, jedzonko, uciekło. Warknęła rozłoszczona fosa, po czym zniknęła między liśćmi. Uf. Dało się słyszeć cienki głosik. Poszła sobie. Kiki, jesteś tam? Oj, no pewnie, że jestem, ale nam się udało. Las w nocy jest naprawdę bardzo niebezpieczny. Niestety, większość drapieżników grasuje w nocy. Oprócz fosy zapuszcza się tu i boa madagaskarski, który dla nas, małych stworzeń, jest bardzo groźny. I Palczak zaprowadził Kiki w miejsce, gdzie ten mógł dowoli się najeść. Przy okazji opowiedział mu o swoich wrogach i przyjaciołach i innych nocnych zwierzętach. Na drugi dzień Kiki był bardzo zmęczony. Ej, Kiki! Śmiały się inne lemury. Co ty, śpisz? Nie bawisz się jeszcze? Nie skaczesz? Dajcie mi spokój. Muszę jeszcze odpocząć. Odparł Kiki, który zrozumiał, że choć zabawa jest wspaniała, to są rzeczy o wiele ważniejsze.